Dzień dobry, witam Was serdecznie na feriach z Gokiem. Witam serdecznie dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnych warsztatach w czasie ferii z Gokiem Zimowe rozmaitości. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak zrobić prostą, recyklingową grę logiczną. Będziemy do tego potrzebować 2 lub 3 takie opakowania po jajkach. Proszę sobie też przygotować farby plakatowe, pędzelki, nożyczki, no i słoiczek z wodą. Gra będzie polegała na tym, że na tych wystających częściach wydmuszkowych, takich wytłaczanek, będziemy sobie zaznaczać jakieś kolory, kształty. Później je wytniemy i będziemy próbować ułożyć na drugiej takiej wytłaczance. Najpierw ustalmy, z ilu części będzie się składała taka nasza gra. Ja myślę, że na początek może z 7, więc wybierzmy sobie 7 kolorów. O, wystarczy. Pootwierajmy pudełeczka. Ja sobie dzisiaj przygotowałam aż 7 pędzelków, żeby praca szła nam sprawnie, żebym nie musiała myć pędzelków, ale Wy możecie używać jednego i co jakiś czas przepłukać go w czystej wodzie, żeby nie barwił nam kolorów pudełeczka. Weźmy sobie ręczniczek. O. I zaczynamy. Może tak, pierwszy, weźmy kolor pomarańczowy, 4, 6, z jednej strony ma 6 takich wystających części, natomiast z tej ma 5, więc teraz sobie wymyślamy, jakie kształty. Może tutaj pomarańczowy, raz, 2, 3, dobrze, to będzie pomarańczowy. Teraz weźmy sobie czerwony. Może damy i do góry też 3. Następny kolor to będzie fioletowy. Na razie malujemy tylko kółeczka, bo będziemy musieli powycinać te elementy. I kiedy wytniemy już, to wtedy możemy sobie pomalować całe. I może jeszcze tu na dole 2. Dobra. I 2. Teraz zróbmy, wkładamy te dwie, zróbmy zielone. Zielony kolor już nie jest potrzebny. Teraz może niebieski. Trzy. I raz.
jeszcze czarny, to może zrobimy tutaj u góry jakieś dwa kółeczka. Raz. Dwa. I jeszcze na koniec została nam złota farbka. To już zrobimy sobie tą część. Raz. Dwa. I trzy. Zobaczcie. Mamy 7 elementów. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 i 7. Tak to wygląda. Nawet jeżeli ktoś nie chce malować całej, dokładnie wszystkich części, może zostawić sobie takie kropeczki i też będzie mógł bawić się tą układanką. Czekamy, aż to wyschnie, ale my nie mamy tyle czasu, więc ja spróbuję tylko pokazać Wam, jak się wycina. Zobaczcie, jeżeli macie taką wytłaczankę z dziurką, to warto wkładać i tak z jednej strony wycinać tak, z drugiej strony wbijamy. Ja wytnę tylko jedną część, bo chciałam, żebyście zobaczyli, że to jest naprawdę proste i szybko można wykonać taką zabawkę. Raz od góry, raz od dołu. I szybciutko wycinamy sobie poszczególne elementy. Te części boczne nie będą nam potrzebne, więc sobie wytniemy tylko i od góry jeszcze jeden. Tą część odcinamy, żeby łatwiej nam było wycinać pozostałe. I zobaczcie, mamy już wyciętą część pomarańczową. Ja, żeby nie zatrzymywać Was tak długo przy komputerze, pozwoliłam sobie już w domu przygotować wymalowany. Zobaczcie, użyłam tych samych kolorów co tutaj i mamy w całości pomalowane elementy. Teraz wystarczy, że zdejmiemy nasze elementy, bierzemy zobaczcie, to są poszczególne elementy. Bierzemy sobie taką pustą wytłoczankę. No i zaczynamy naszą zabawę w układanie. Tylko czy ja pamiętałam, jakich kolorów użyłam i w którym miejscu? No, spróbuję. Tu ten niebieski może będzie pasował tu. Ten zielony spróbuję umieścić tu. Zostały mi jeszcze 3 części, czyni się 4. Może się uda. Może tu. Tu damy czarny. Jest, hura, udało się. Zobaczcie. I zapraszam Was bardzo serdecznie, żebyście sobie sami takie gry robili. Możecie zrobić, utrudnić na za parę dni, porozcinać te elementy, zrobić układankę z większą ilością takich elementów do układania. Myślę, że Wam się będzie fajnie pracowało i fajnie bawiło. Dziękuję.